Jeżeli robisz transmisję na żywo na YouTube'a, Facebooka, używasz Zooma, OBS-a lub robisz webinary, z pewnością zainteresuje Cię ten film. Ponieważ jeśli oglądasz go do końca, w ciągu kilku minut dowiesz się, jak szybko i łatwo podłączyć aparat lub kamerę do komputera za pomocą karty przechwytującej i uzyskać profesjonalnej jakości obraz. W trakcie tego filmu także podam ciekawe przykłady, jak możesz wykorzystać taką kartę. Myślę, że wszyscy kiedyś zetknęliśmy się ze słabej jakości nagraniem wideo i chyba każdy zdaje sobie sprawę, że może to mieć negatywny wpływ na postrzeganie naszego profesjonalizmu i na naszą markę osobistą. Oczywiście jest jeszcze kilka innych, równie ważnych czynników wpływających na zaangażowanie widzów i na to, czy zdecydują się oglądać film do końca. Cześć, jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, mam na imię Bartek Dziedzic i na tym kanale przedstawiam porady i narzędzia, aby pomóc Tobie i Twojej firmie rozwijać się szybciej w internecie. Dlatego zasubskrybuj mój kanał właśnie teraz, aby zawsze być na bieżąco z nowymi filmami. Zaczynajmy. Ten film będzie poświęcony taniej karcie przechwytującej za 40 zł i podam kilka przykładów, jak można ją wykorzystać. Używając aparatu do nagrywania filmów, uzyskujemy nieporównywalnie lepszą jakość obrazu. Uzyskujemy lepszą kolorystykę, ostrość, możliwość zmiany obiektywów i pełną kontrolę nad obrazem. Aparaty cyfrowe w większości przypadków mają port wyjściowy HDMI, którym wysyłają obraz, ale nie mogą bezpośrednio przesyłać go przez znajdujący się poniżej port USB. Dopiero niedawno Sony i Canon dały taką możliwość dzięki darmowemu oprogramowaniu, ale na ten moment nie działa to we wszystkich przypadkach na tyle dobrze, aby mówić o tym jako o alternatywie dla kart przechwytujących. Dlatego właśnie warto zakupić kartę typu grabber, która da możliwość bezproblemowego podłączenia aparatu przez port HDMI. Do niedawna, aby kupić kartę przechwytującą np. Elgato Cam Link, trzeba było wydać minimum 400 zł. A dzisiaj przedstawiam Wam kartę z AliExpress, którą można kupić już za 40 zł. Jest to chińska podróbka Cam Linka, która potrafi przechwycić obraz z aparatu w rozdzielczości 1920 pikseli na 1080 pikseli w 30 klatkach na sekundę i to jeszcze na dodatek z bardzo małym opóźnieniem. Do nagrywania transmisji na żywo czy używania aparatu jako kamery internetowej są to bardzo dobre parametry. Jeżeli jednak chcielibyście dowiedzieć się więcej, to zapraszam do oglądnięcia filmu z kanału Epos Vox, gdzie dokładnie omówiona jest specyfikacja tej karty. Oczywiście linka znajdziecie w opisie pod filmem i w prawym górnym rogu. Ja z kolei w tym filmie chciałbym się skupić na tym, jak można tą kartę wykorzystać i jak ja to robię. Oprócz karty będzie nam potrzebny statyw, na którym umieszczę aparat. W tym przypadku umieszczę aparat na statywie stołowym do mikrofonów z głowicą kulową fotograficzną. Jest to wygodniejsze rozwiązanie niż typowy statyw z trzema nogami, ponieważ zajmuje mniej miejsca na stole, a ciężka, żeliwna podstawa daje stabilne podparcie. Ustawię go zaraz za monitorem i warto tutaj zwrócić uwagę na wysokość, na jakiej umieszczamy aparat. Zbyt wysoko umieszczony aparat daje nienaturalną perspektywę i będzie zniekształcał twarz. Poza tym będzie trzeba wykonać większy ruch głową, jeśli chcemy spojrzeć na monitor i później do aparatu. Najlepiej aparat ustawić lekko ponad monitorem, a czasem warto lekko pochylić i obniżyć monitor, tak aby aparat znajdował się na wysokości twarzy. Wtedy obraz ma mniej zniekształceń i wygląda bardziej naturalnie. Innym sposobem na zamontowanie aparatu nad monitorem jest wykorzystanie tak zwanego Magic Arma. To jest Magic Arm Manfrotto 244RC z zaciskiem Super Clamp Manfrotto 035. Zaciskiem dokręcamy ramię na przykład do blatu stołu i całe ramię możemy dowolnie ustawić w zależności od naszych potrzeb i zablokować pozycję jednym pokrętłem. Do ustawienia aparatu możecie wykorzystać także dowolny, większy statyw fotograficzny i można go swobodnie ustawić na dowolnej wysokości, dobrać odpowiedni kadr, a także odsunąć od siebie i wykorzystać możliwości, jakie daje nam zmiana ogniskowej, aby na przykład bardziej rozmyć tło. Jeżeli mamy już wybrane miejsce, gdzie postawimy aparat, możemy go podłączyć do komputera używając kabla HDMI. W moim przypadku podłączę do komputera aparat Canon 5D Mark IV. Aparat łączę z kartą przechwytującą używając kabla HDMI do HDMI Mini 2.0 o długości 3 metrów.
Ważną sprawą jest tutaj długość i jakość kabla. Osobiście staram się nie używać dłuższych kabli niż 5 metrów ze względu na problem z sygnałem i większe opóźnienie w przesyłaniu obrazu. Następnie kartę przechwytującą wpinam do komputera używając złącza USB 2.0. Najważniejszą kwestią w uzyskaniu lepszej jakości wideo jest światło. Możecie miejsce, w którym nagrywacie, wybrać koło okna i skorzystać ze światła dziennego, ale jeżeli nie macie takiej możliwości, możecie kupić tani zestaw oświetleniowy i tutaj warto zakupić przynajmniej zestaw oświetleniowy z jednym softboxem, statywem i żarówką fotograficzną, która da nam lepszej jakości obraz. Taki softbox warto ustawić na statywie po lewej lub prawej stronie od aparatu i około 1,5 do 2 metrów nad ziemią. Dla porównania zobaczcie teraz dwa kadry z włączoną i wyłączoną lampą. Różnice widać od razu. Link oczywiście do tego zestawu, jak i do innych rzeczy zostawię w opisie pod filmem. Oczywiście kartę mogę wykorzystać jak kamerę internetową, dlatego wykorzystuję ją do robienia live'ów na Facebooku czy YouTube'a. Może także przydać się nam w różnego rodzaju aplikacjach do robienia transmisji na żywo. Dla przykładu podam Zooma i OBS-a. Zacznę od popularnej aplikacji Zoom, służącej do organizacji telekonferencji i spotkań internetowych. W niej, jak w każdej aplikacji do telekonferencji, aparat mogę wykorzystać jak zwykłą kamerkę internetową i sama karta bardzo ułatwia konfigurację, bo bez problemów aparat jest wykrywany w Windowsie jak kamerka USB. Jeżeli chcę wykorzystać aparat w telekonferencji, uruchamiam sobie Zooma, tworzę nowe spotkanie i wybieram sobie z listy rozwijanej w lewym dolnym rogu moją kartę. To jest USB wideo. W tym momencie powinien się pojawić widok aparatu Canon 5D Mark IV. Karta oprócz obrazu może także przechwytywać dźwięk z wbudowanego mikrofonu w aparacie. Także w łatwy sposób mogę polepszyć jakość dźwięku, bo do aparatu mogę podłączyć zewnętrzny mikrofon, jak na przykład Boya BY-MM1, który jest bardzo dobrym mikrofonem kierunkowym typu shotgun, albo mogę skorzystać z mikrofonu krawatowego na przewodzie, jak Boya BY-M1, i też jest to bardzo dobrej jakości mikrofon. Oba mikrofony, mimo że są tanie, dadzą dużo lepszej jakości dźwięk niż ten mikrofon wbudowany w aparat. OK, podłączyliśmy sobie mikrofon do aparatu. Teraz wystarczy w Zoomie wybrać ikonkę mikrofonu i wybrać nasz mikrofon, czyli cyfrowy interfejs audio. I w tym momencie Zoom zbiera oprócz obrazu z aparatu także dźwięk. Kolejny przykład to program do robienia transmisji na żywo OBS Studio. Konfiguracja kamery w OBS-ie jest bardzo prosta. Klikamy plusem w okienku źródło obrazu, a następnie wybieramy urządzenie do przechwytywania wideo. W tym momencie pojawia nam się okienko i tutaj możemy wprowadzić naszą nazwę. W tym przypadku będzie to na przykład kamera 1. Wybieramy sobie z listy urządzenia naszą kartę przechwytującą USB wideo. W tym momencie już pokazał nam się obraz kamery na oknie. Możemy także wybrać nasze własne ustawienia i narzucić najlepszą jakość, jaka jest możliwa. I w tym momencie wybieramy sobie rozdzielczość, jaką maksymalnie może ta karta nam dać, czyli 1920 pikseli na 1080, i wybieramy klatkaż, czyli 30 klatek na sekundę, i to też jest maksymalny klatkaż, którą ta karta oferuje. Klikamy sobie OK i w tym momencie mamy już wprowadzone nasze źródło obrazu. Gdybyśmy chcieli w OBS-ie również skorzystać z dźwięku z mikrofonu, klikamy ponownie plusikiem w źródła obrazu, wybieramy sobie przechwytywanie wejścia dźwięku. Tutaj możemy sobie również dać zupełnie nową nazwę. Wybieramy sobie cyfrowy interfejs audio, ponieważ to jest mój grabber. Klikamy OK i w tym momencie w OBS-ie mamy wprowadzony także dźwięk z aparatu. Teraz mamy skonfigurowane przechwytywanie obrazu i dźwięku z aparatu. OBS ma ogromnie dużo możliwości, ale dla przykładu pokażę, jak można taki widok wykorzystać, organizując prostą transmisję online. Teraz wystarczy, że przygotuję różne sceny, między którymi będę się przełączał w czasie transmisji. Dla ułatwienia i zapamiętania, czym są sceny w OBS, można je porównać do slajdów w prezentacji, między którymi się przełączamy, pokazując kolejno widzom nowe treści.
Te treści dla każdej sceny dodajemy i konfigurujemy za pomocą okna źródło obrazu. Widok z aparatu, który mam, podłączony przez kartę przechwytującą, mogę wykorzystać podczas przywitania się z uczestnikami mojego szkolenia. Ten widok może być pełnoekranowy z grafikami naniesionymi w plikach PNG. Kolejną sceną może być wykład, gdzie widok z karty przechwytującej mogę umieścić w małym okienku. Głównym widokiem będzie teraz prezentacja w PowerPoincie, którą będę omawiał. Podobny widok z kamerą w małym okienku można wykorzystać robiąc na przykład tutoriale, poradniki czy streamy z gier i zamiast prezentacji umieścić widok ekranu komputera, który chcemy nagrywać. Teraz koniecznie obejrzyj ten film na temat tła i oświetlenia. Pomoże Ci on jeszcze bardziej podnieść jakość Twoich filmów.